Cześć kochani, tu Anty z kanału Anty Creativity. Dzisiaj chciałabym Wam przeprowadzić test tych markerów z Actiona, Liquid Watercolor Brush Markers. I chciałabym podziękować przede wszystkim dziewczynom z kanału Mapa Skrapuje za przysłanie mi ich w mojej paczce z Candy, bo normalnie na pewno nie zwróciłabym na nie uwagi w Actionie. A teraz poza tymi mam też wszystkie pozostałe kolory, mam nadzieję, że wszystkie. Nie odpakowałam jeszcze ich specjalnie. Może odpakujemy je zaraz. Zobaczymy, jak wyglądają te kolory na żywo i dlaczego te markery tak bardzo mnie zachwyciły. Tutaj mam przygotowany art journal. To też jest art journal z Actiona. On ma tutaj taki papier niby akwarelowy. Z jednej strony jest taki chropowaty, z tej drugiej jest troszeczkę gładki. Ja już sobie zaczęłam z tyłu coś tam próbować, różne farbki, markery i tak dalej, więc pomyślałam, że mogę zrobić tutaj właśnie na tych dwóch tylnych stronach również test tych markerów, więc zrobić sobie taką paletę kolorystyczną, że to czymś obciążę, żeby mi to tak do góry nie skakało. Weźmy Magiciem. Magic jest zawsze dobrym obciążeniem. No i co? Chciałabym zacząć właśnie od przetestowania tych kolorów, więc może zaczniemy od tej zielonej paletki. W tej zielonej mamy te cztery kolory. To jest ta, którą dostałam od dziewczyn. I one piszą tak. One są świetne, bo możecie robić właśnie nimi warstwy i nie widać nigdzie jakby tych zacieków. To mamy pierwszy zielony, który prezentuje się tak, on jest taki bardzo miętowy, nie wiem na ile będzie to widać w kamerze. Ten drugi to jest taka soczysta, ładna zieleń. Następnie mamy trzeci kolor, który jest taką ciemniejszą zielenią, ale też jest dość ładny. I czwarty, ten czwarty to jest taki zieleń z kolekcji Lady, wiecie, od Mintaya. To jest właśnie dokładnie ten ciemny zieleń, który też tam jest. No i co? I zrobimy sobie, teraz przelecimy te żółte kolorki. Ja teraz przystopuję i Wam wszystkie potwieram, żeby mieć je przygotowane. I testujemy dalej. Tak jak już wspomniałam, zaczniemy od tego żółtego zestawu kolorystycznego tym razem. Tutaj też mamy cztery markery. Jeśli Was interesuje, to cena takiego zestawu to 4 zł i 39 groszy. Kupowałam je ostatnio, więc wiem. Cieszę się, że udało mi się znaleźć wszystkie na dwa razy. Ale udało. Także tutaj mamy taki żółty cytrynowy. Następny żółty jest taki bardziej intensywny, już lekko wpadający w pomarańcz. Dalej mamy kolor taki cielisty, ale jakby nie do końca. On jest taki bardziej pomarańczowy niż cielisty. I taki pomarańczowy, już pomarańczowy jak pomarańcze. Bardzo ładne odcienie, są bardzo nasycone te kolory. Następnie sprawdzimy tę niebieską paletę. Chyba drugi najładniejszy. Mi te zielone się tak strasznie podobają, ale te niebieskie też wyglądają świetnie. O, ten jest taki, to jest taki morski bardzo, taki fajny, bardzo błękitny. Dalej mamy bardzo intensywny, ładny niebieski. Następnie, o ile to bardziej możliwe, to jeszcze bardziej intensywny niebieski, ale to dalej jest niebieski, a nie granat. No i tutaj mamy ostatni. Ostatni jest taki bardzo, bardzo intensywny granat, ale generalnie też śliczny kolor. Teraz mamy paletę różowych. I zaczynając od najjaśniejszego, ten jasny jest tak jasny, że przez to jak mi się światło odbija, praktycznie go nie widzę. Dalej mamy tutaj taki, niby to czerwony, ale mi się wydaje, że ma coś wspólnego z pomarańczem. Taki, wiecie, czerwień zmieszany z pomarańczą. Tutaj mamy bardzo ładny już fuksjowy.
I ten ostatni to jest taka ładna, soczysta czerwień. Dalej mamy zestaw fioletowy. I tak samo jak przy tym różowy, ten najjaśniejszy fiolet jest tak super jasny, że też go lekko widać, ale jest taki ładny liliowy. Dalej mamy taki lawendowy, ładny kolor. Staram się nie przejeżdżać więcej niż raz, żeby to faktycznie był, żeby nie był zaburzony, bo wiecie, jak się robi dużo razy, to się staje ciemniejszy ten kolor. Tutaj mamy kolejny. I ostatni z tego zestawu to jest taki faktycznie intensywny, ciemny fiolet. Ale fajnie, bo widać na tych wszystkich właściwie, poza tymi różowo-czerwonym zestawem, to i w tych niebieskich, i w zielonych, i w fiolecie widać ładnie, jak ten kolor jakby wzrasta. Widzicie, że z każdą barwą staje się bardziej intensywny. I tutaj już ostatni, szósty zestaw. I zaczynamy od beżowego, który w sumie jest takim... Nie wiem, może jakby zmieszać te dwa z tym poprzednim beżowym, to byłby cielisty. Ale widzicie, one po zakrętkach, nie wiem czy widzicie, widzicie, są praktycznie identyczne. A w rzeczywistości te dwa kolory trochę się różnią. Ten jest taki bardziej w żółć, ten wyższy jest bardziej w pomarańcz. Dalej mamy brązowy. I ciemniejszy brąz. I czarny. Ja się zastanawiałam, czy kupować wszystkie, ale po tych zielonych stwierdziłam, że jednak tak. A przekonały mnie do tego te elementy. To są, słuchajcie, wycięte stemple. Odstemplowane, normalnie wycięte i pokolorowane właśnie tymi mazakami. Tutaj mamy właśnie takie zieloniutkie one są. Nie wiem, czy widzicie. I to były takie pierwsze mazaki. Bo nie wiem, czy to można jakiś... Wiecie, to jak to się to nazywa według Akszona, to jest jedno, a to jak one się zachowują, to jest drugie. Nie wiem, co się stało, ale w połowie mojej wypowiedzi telefon postanowił się wyłączyć. Zauważyłam to dopiero, jak tu przystemplowałam, także przystemplujemy jeszcze raz. Generalnie kończąc tamtą wypowiedź, to były właśnie pierwsze mazaki, które nie zostawiały mazów. Wiecie, jak to mazak potrafi zostawić takie mazy, że dokładnie widzicie, gdzie, ile razy, którą kreską przejechaliście. I nie rozmakały papieru. To nierozmakanie papieru już Wam pokazywałam na tych roślinkach. To są te roślinki, to była chyba 170 albo nawet 250. Także tu już sobie przystemplowałam, ale przystemplujemy może jeszcze raz, tylko inny kwiatek. To są takie stemple z Akszona. Tutaj mamy właśnie ten zestaw, to jest jeden z tych nowszych zestawów taki. Może w drugą stronę, o, będzie bardziej widać. Bo się nie odbijało za bardzo. Ale to jest jeden z tych najnowszych zestawów, także jakoś ostatnio mam takie parcie w kwiatowe wzorki. No i tutaj wiecie, zwykła płytka, zwykły stempel, tusz z Distress Ink, ten malutki. Tylko ten mam, jeśli chodzi o takie tusze lepsze, bo mam też te akszonowe, one są fajne, ale nie próbowałam nim odbijać czarnego i nie wiem, jak reaguje z tymi markerami. No i tutaj po prostu odbijam, ale odbijam na tej gładkiej stronie, bo mam wrażenie, że mimo wszystko ta chropowata strona może nie będzie najbardziej najlepsza do tych markerów. Także tutaj mamy odbity już, teraz już widzieliście, jak się wszystko odbija. To mamy odbity właśnie stempelek. Nawet dwa. Tutaj mam te stempelki wszystkie poodbijane jeszcze na kartkach. To jest satynowa na 250, także taki jeden z tych też sobie pokolorujemy. Od razu mówię, ja mistrzem kolorowania nie jestem w zupełności. Nie można powiedzieć tych o mnie, tylko chcę Wam pokazać, że faktycznie się z tym papierem nic nie dzieje. Także biorę sobie ten żółty, ten najjaśniejszy żółty i po prostu koloruję. On jest... Tutaj widzę, że trochę ten tusz reaguje z wodą, ale nie mam niestety archiwala, bo to chyba archiwal nie ingeruje z wodą.
Tak, z tego co mi się wydaje. No i dla mnie to był słonecznik tutaj, więc go po prostu pomaluję. No i wiecie, zielone liście, potem ciemniejszy zielony weźmiemy. I o co właśnie chodzi? Tu teraz na liście są większą powierzchnią, więc to bardziej zauważycie. Ale jesteście w stanie tym, trochę jak tymi praszmerkami, przestopniować kolor. W taki sposób, w jaki wam jest najwygodniej. A jednocześnie właśnie nie będzie widać tych mazów takich, które macie od mazaka. Ja specjalnie tutaj, wiecie, zrobię sobie takie, tak jakby dziecko kolorowało, tak na środku. Ja też wyjeżdżam, bo to nie jest mój, jakby coś, co robię na co dzień, ale widzicie, jak zrobię kolejną warstwę, to już zupełnie w ogóle nie widać nic. Także można spokojnie ich używać do kolorowania, a ta końcóweczka jest bardzo miękka. Wam też zaraz pokażę, bo spróbuję coś napisać. Bo to w sumie to ta końcówka też, że jest taka mięciutka i się wygina. To też jest po prostu coś, co mnie ujęło. Tutaj można normalnie strójem pocieniować ten listek. Możemy spróbować w tym wyższym kwiatku pocieniować też różnymi kolorami. No może już tutaj tak zostawię. No to weźmiemy sobie na przykład, to jest ten jaśniejszy zielony. Tego nie próbowałam, więc zrobię to z wami na żywo, ale widzicie, że ono jakby nie widać takiego przejścia pomiędzy tymi kreskami. Także wygląda to całkiem ciekawie. Nie wiem, doniczkę spróbujemy. Doniczka też jest dość duża, więc może na doniczce spróbujemy zrobić taki bardziej wariację kolorystyczną, ale jak mówię, ja nie koloruję w ogóle. Także to nie są jakieś cuda. Nie, to z tym fioletowym mi tak nie wyszło ładnie, ale jakby widzicie, o co mi chodzi. Przynajmniej mam nadzieję, że wam w ogóle się ten film do czegoś przyda. Przynajmniej zobaczycie, jakie są kolory tych markerów, jak nie widzieliście wcześniej. Także tutaj mamy ten mój jako tako pomalowany słonecznik. Ale widzicie na tych liściach, o co mi chodzi, że te przejście kolorystyczne nie jest takie jak w mazaku, tylko że ono jest takie mięciutkie. I właśnie coś, co mnie jeszcze ujęło w tych mazakach, teraz sobie może weźmiemy ten ładny niebieski, że można nimi pisać. Mistrzem kaligrafii też nie jestem, uprzedzam, ale możemy zrobić cienką kreskę i możemy zrobić grubą. Możemy zrobić cienką i płynnie przejść do grubej. Także jak ktoś umie ładnie kaligrafować, to myślę, że spokojnie tak samo może wykorzystać te mazaki do właśnie kaligrafii. Bo one dają też takie fajne cieniowanie tego koloru, jak tutaj jest tak ciemniej, a tu jest tak na końcu jaśniej. Nie wiem, czy to dobrze widać. Ale ja to na żywo ma to bardzo fajny efekt, faktycznie takiego trochę gradientu. A jednocześnie ten gradient jest płynny, a nie jak właśnie w mazaku. No nie mam niestety żadnego mazaka, żeby wam pokazać, a może spróbujemy ten. To jest taki mazak niebieski, wiecie, z Lidla. On niby też jest. On ma przypominać ten Tombow, bo mam jeden, aż cały jeden Tombow. To jest taki. Faktycznie jakby do brush letteringu pisak. Asia Ryba na kanale Craft Even robiła ich recenzję, także podlinkuję wam. No ale wracamy do tego z Lidla. No i ten z Lidla na przykład już w ogóle tak ładnie nie pisze. I on zostawia tu takie włochate końcówki na końcu. One się strasznie mi rozwaliły, ale na przykład jakbym tu poprawiła właśnie o co chodzi, no to
Widzicie, że jest jakby poprawione. Widzicie, w którym miejscu dokładnie jakby łączyły mi się linie. Jest to jakby dużo, dużo wyraźniejsze. I ten kolor jest jakby jednostajny. Na przykład tutaj przy literce A wygląda to dużo lepiej, to przejście kolorystyczne, niż tutaj. Tutaj widać jakby, gdzie ten mazak się kończył. Także nie wiem, czy to by było na tyle. Może jeszcze spróbuję pokolorować na tej satynowanej 250 tutaj przynajmniej jakiś jeden liść. Żebyście jakby zobaczyli, że ten papier tutaj też nie rozmięka zupełnie. Też spróbujemy zrobić takie właśnie dwukolorowe. A może lepiej, po prostu zrobię tutaj taką dużą plamę, w sensie dużo razy zrobię jak największy ten ciemny odcień. I widzicie, nawet przy tak dużym jakby zrobieniu w jednym miejscu, ten papier tutaj się właściwie nie pofalował, z tyłu w zupełności nie przebił. Tutaj oczywiście też nie przebił nic, bo tutaj jest, to jest, wiecie, to jest taka gruba kartki, nie wiem jaką gramaturę, ale bardzo grubą. Więc nie przebija. Tutaj te liście jeszcze, jak już powiedziałam, że pokoloruję, to pokoloruję. Tutaj właśnie tym, nawet tak dwukolorowo, jak to pocieniować, wygląda to całkiem w porządku, przynajmniej jak dla mnie, gdzie się tym nie bawię na co dzień. Także myślę, że te markery są całkiem fajne do tego, żeby zacząć i przygodę z kolorowaniem, i z pisaniem, i w ogóle ze wszystkim, czy dać je po prostu dzieciom, żeby sobie malowały, bo mają mięciutką tą końcówkę, co jest ich niewątpliwą zaletą. I są tanie, bo cały właściwie zestaw, te sześć zestawów możecie mieć już poniżej 30 zł, także myślę, że warto się zaopatrzyć przynajmniej w jedną paczkę, jeden z zestawów kolorystycznych, których najbardziej Wam się tu spodobał, i spróbujcie sami i zobaczcie, czy mam rację. Także do usłyszenia w kolejnych filmach. Dzięki za subskrypcję tego kanału.